dosiego roku szczęśliwego, nowego 2024 roku. To życzenia, które od kilku czy kilkunastu godzin coraz częściej rozbrzmiewają i obejmują różne aspekty naszej codzienności. Najczęściej życzymy sobie zdrowia, od czasu do czasu Bożego błogosławieństwa. SMS-ujemy, mailujemy i pazernie czekamy na odwzajemnianie tych życzeń. Tęsknimy przecież za dobrymi dniami. Rozpoczynając to nowe, nieznane, jeszcze niezapisane, wsłuchajmy się z książki z Biblią na co dzień w Izajaszowe przesłanie zapisane w 7 rozdziale, a 4 wierszu. Miej się na baczności, bądź spokojny. Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Te słowa uzupełnia wypowiedź z kart Ewangelii Łukasza, wypowiedź naszego mistrza z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, który powiada: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Izajaszowy przekaz może zaskakiwać, bowiem zestawione są w nim dwa terminy, które wydają się wzajemnie wykluczać. Baczność to pojęcie oznaczające m.in. mobilizację, czujność, koncentrację, swego rodzaju nieufność, podejrzliwość, ale także ostrożność czy przezorność. W takim kontekście nie zawsze udaje się zachować spokój, choć niewątpliwie jest niezbędny, by zamierzone zadania zrealizować. Do tego wszystkiego, kto po sylwestrowych zabawach pragnąłby być musztrowany. A jednak pewne wkraczanie w nowe, nieznane, wymaga zapewnienia, że nie trzeba się bać czy poddawać lękowi. To cenny przekaz, zwłaszcza gdy szukamy odpowiedzi na pytania, jak bez lęku i obaw rzucić się w objęcia nowych dni, jak radzić sobie w rodzinie, w swym małżeństwie, pracy, kiedy życie niesie ze sobą tak wiele komplikacji, jak się nie poddać, przeżywając szereg porażek. Tymczasem chcielibyśmy doświadczać pomyślności, szczęścia, cieszyć się powodzeniem, uznaniem. Współczesny człowiek rzadko wiąże te oczekiwania z Bogiem. A zwiastowanie jakiegoś miłościwego roku Pana zupełnie nas nie przekonuje. Doświadczenia uzmysławiają nam, że wcale nasze życie nie jest takie sielankowe. I właśnie w tym tkwi cały problem, bowiem my oczekujemy natychmiastowych zmian. Bywamy wobec Boga niezwykle roszczeniowi, pragnęlibyśmy Jego interwencji tu i teraz. I chyba dlatego tak trudno nam odkryć realizującą się wśród nas obietnicę Jezusa Chrystusa. Nie do końca jesteśmy gotowi zaakceptować fakt, że Boże drogi bywają odmienne od naszych, że Jego błogosławieństwo wcale nie oznacza usuwanie z naszej drogi wszystkich komplikacji, trudności. Ale Boże błogosławieństwo wyraża się w pewności, iż mimo najrozmaitszych komplikacji Bóg będzie nas miłościwie wiódł do celu. Jak sami słyszycie, wcale to nie proste wyzwanie, jakie rysuje się przed nami u progu nowego roku. Może też warto przytoczyć kilka biblijnych przykładów, by zrozumieć, że miłościwy rok Pana okazany Mojżeszowi w gorejącym krzewie wcale nie oznaczał, że wyjście z Egiptu, a potem droga przez pustynię będą czymś łatwym i prostym.
A w biografii Eliasza ten cichy, łagodny powiew przecież jeszcze nie oznaczał tego, że nie pojawiły się w jego życiu momenty, kiedy chciał z tego życia po prostu zrezygnować. A w życiu pasterzy na polach betlejemskich, a podczas wędrówki mędrców zmierzających do celu, do którego prowadziła ich gwiazda, a wśród uczniów na górze przemienienia wyznających: Panie, dobrze nam tu być. To są wszystko historie, które pokazują momenty szczególne i niepowtarzalne. Ale wszyscy musieli powrócić do swoich domostw, do swojej codzienności. Każda i każdy z nas przytoczyć może wiele chwil swego życia, kiedy naszym udziałem były miłościwe dni Pana. Takie dni obiecuje nam Bóg w 2024 roku. Warto tylko czujnie i w spokoju, wyzbywając się lęku, nabierać pewności wiary, że dziś wypełnia się to pismo w naszych uszach. Amen.